Przypomnijmy, Raków Częstochowa trzy pierwsze mecze sezonu 2021-2022 rozegrał na wyjeździe. Jednak kolejne spotkanie z Radomiakiem Radom zaplanowano w niedzielę 15 sierpnia o godzinie 15 na boisku przy ulicy Limanowskiego. Na obiekcie jednak wciąż trwają prace, czym jest nasza drużyna będzie mogła rozegrać mecz, a sympatycy piłki nożnej będą mogli obejrzeć swoich ulubieńców w akcji w Częstochowie? Tak, chciałbym wszystkich tutaj uspokoić. Istotnie jest to budowa stadionu. Natomiast zapisy umowy i aneksu do umowy przewidują rozgrywanie meczów na obiekcie rozbudowywanym. I tak w tej chwili inwestor pozyskał pozwolenie na użytkowanie tej części stadionu, która jest oddana. Są dokonane niezbędne inspekcje służb. Jeszcze oczekujemy na finalną wizytę przedstawiciela Polskiego Związku Piłki Nożnej przed niedzielnym meczem. Myśmy dzisiaj tą budowę wizytowali. Wszystko wskazuje na to, że w niedzielę 15 o 15 mecz się odbędzie. Jeśli więc nie dojdzie do zmian w terminarzu PKO Ekstraklasy, to w niedzielę kibice będą mogli dopingować Raków na stadionie przy ulicy Limanowskiego. Znany jest też już termin zakończenia prac na obiekcie, które nadal trwają. Ten etap objęty tą umową przewiduje zakończenie wszystkich robót do 15 października. A w tej chwili jeszcze zastanawiamy się nad tym, żeby poprawić samo dojście, dojazd do stadionu, więc jeszcze dopuszczamy możliwość dokonania czy wykonywania tych prac. Natomiast jesień, czyli październik tego roku, to myślę, że skończymy działania, jeśli chodzi o działania budowlane na tym obiekcie w tym roku.